Witajcie. To naprawdę nie jest moja wina, że Kamil mnie ściągnął do Lublina, żebyśmy coś... O, bo zarymowałem. No ale wiecie, wierszyki to moja specjalność. Jesteśmy w Lublinie, przy takim typowym perelowskim osiedlu i typowo perelowskich garażach. Takich garaży w Polsce są dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki tysięcy. Każdy z tych garaży ma pewną opowieść, coś się w nim kryje. Wielu z nich dzisiaj już parkują jakieś tam Skody Felicje, Skody Fabie albo zwykłe współczesne samochody. Ale są takie miejsca, gdzie jeżeli troszeczkę poszukamy i znam kilka takich opowieści, że są prawdziwe, prawdziwe perełki. Jesteśmy w Lublinie i spotykamy tutaj zupełnie przypadkowo... Cześć Robert. Cześć Kamila. Cześć Artur. Cześć. No i Piotrek, chodź też. Dobry, ja tylko jestem tu przejazdem, zostałem ściągnięty z urlopu na tą okoliczność. Akurat przychodził z tragarzami. Tragarze będą nam dzisiaj bardzo potrzebni, bo zobaczcie co tu jest. Poczekaj, może nie zamykaj, dobra. Może zostawmy zamknięte. Zobaczcie, tu jest malutka dziurka. Artur, pokażesz co jest w środku, czy będziesz widział co tam jest? Dziura. Zrobimy za chwileczkę najwspanialsze odpakowywanie prezentu. To jest prezent oczywiście nie mój, ani nie dla mnie, tylko no chodź, pokaż taki sobie. Wielki otwarty, tak. Kamil, oficjalny. Kamil sobie zrobił prezent i zobaczcie, bo takie rzeczy się nie zdarzają codziennie. Takich rzeczy, czy wy to widzicie? Brakuje słów. Trochę śmierdzi. Taka prawdziwa, taki zaduch. Wygląda to rewelacyjnie. Piękny kolor. 71 rok. 71, tak. Pierwsza rejestracja, luty 72 rok, jak opowieść gminna czy rodzinna niesie pierwszych właścicieli, kupiony bezpośrednio na Żeraniu jako odrzut z eksportu. Odrzut z eksportu, szary, bardzo ładny. I powiedz mi najważniejszą rzecz. Niestety nie brązowa, to nie czarna, nie czerwona tapicerka, ale brązowa. Czyli do też bardzo rzadka. By, tak, ale... Ile on tu stoi? Wiesz co, ostatnie badanie techniczne miało w 1984 roku, czyli ostatni raz wyjechał w 1984 roku, czyli ile? 38 lat temu. 38 lat temu. To niektórzy z was nie żyją tyle. A ja żyję niewiele więcej, no trochę więcej, ale do czego zmierzamy? Takie perełki się jeszcze zdarzają i może trudno w to uwierzyć, niektórzy w to naprawdę nie wierzą, że te wszystkie garaże już dawno zostały opróżnione, że już tutaj nikogo nie ma i w ogóle. Nie, to nie jest prawda. Jeżeli macie takie garaże i macie możliwość sprawdzenia, co jest w nim w środku, ale oczywiście legalnie, my nie namawiamy do żadnych nielegalnych akcji, to szukajcie, pytajcie. Może się uda. Tutaj się udało, nam zobaczcie. Się udało, może uda się kolejnym razem. To się otwiera jakoś? No, jeszcze nie próbowaliśmy. Myślę, że to wiesz, tam jest... Wiesz co, tutaj trzeba by mieć jakiś młotek. Nie. A może i nie młotek? Dłonie. Razem. Dobra, a teraz wiecie co? Mam pomysł. Zróbmy powtórzenie. Ty staniesz z tymi drzwiami. I ty otworzysz tamte skrzydło, ja te. Tak. I zrobimy cudowną akcję pod tytułem... Wielkie otwarcie. Wielkie otwarcie. Takie rzeczy się nie zdarzają, a jednak jesteśmy świadkami czegoś najbardziej wyjątkowego. No, Kamilek będzie miał się czym cieszyć. To co, chłopaki, wyciągamy go? Razem.
Razem! Wiecie co? Chyba hamulce stoją. Albo jest na biegu, zobacz. O, chyba wygląda. O, uwaga. Czy pójdzie? O! Idzie. Trzy, No trzeba go łapać, żeby... Nie przyłapały. Nie przyłapały, ale opony się odkształciły. Słychać trochę tarcze jak rysują. Poczekajcie, stop. Ja mam taki pomysł, że nie, tu mamy stary akumulator, tu mamy, jeszcze jedną deskę wezmę, żeby on nam nie wyjechał za daleko. No to przeskoczy, jak siła to... Nie. Ups. Przeskoczył. No. Stop, 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 trzymajcie. Dobra. Stoi zablokowany. Kierownica się kręci. A blokady nie, nie ma już. To jest stara stacyjka, to tu jeszcze nie ma blokady. Spokojnie. Dobra. Dobra. Chłopaki poszli jeszcze pogrzebać w garażu za skarbami, bo wiecie, zawsze coś tam się znajdzie, a ja patrzę na ich skarb, taki prawdziwy skarb narodu. Wszystkie rzeczy znaczy, licencja Fiat, te listwy, to nadwozie, ono jest takie idealnie proste, to wszystko jest takie, widać, że niezmęczone życiem. Te samochody w czasach PRL-u były katowane do granic możliwości, ale ten nie zdążył być skatowany. Zobaczcie, teraz w takich garażach stoją, jeżdżą właśnie takie samochody. Najpiękniejsze jest to, że chłopakom naprawdę się udało. Przejeżdża sobie teraz hybryda. Hybryda za 38 lat, jakby ją ktoś zostawił w garażu, nie wyjechałaby już na pewno. O, coś tam pękło. Dobra. Uwaga. Ja spróbuję otworzyć maskę. Zobaczcie, tu wszystko, tu lała się woda. Mało który duży Fiat w tym miejscu jest przerdzewiały. A już w ogóle, zobaczcie, to wszystko opadło, jak po wielkiej bitwie kurz. Tak się mówi, ale... jugosłowiański silniczek, ale kolejną rzeczą... Artur, pokaż to, bo to naprawdę rzadko kiedy ja widziałem, żeby siateczka, krateczka na masce po prostu przerdzewiała na wylot. Czasami pojawia tam się mała rdza, ale tu jest po prostu dziura. Tu potrzeba prawdziwego majstra, który to zabezpieczy. Bo nie wiem, czy nie szkoda byłoby tego samochodu tak zupełnie odnowić, czy może warto pokazać go w takim prawdziwym, autentycznym stanie. To jest naprawdę piękne. Zobaczcie, koła. Zaraz zajrzymy do środka, pokażę wam, ale tu, gdzie były dekielki, mimo że one mocno przerdzewiały, to jakoś to się drze. A tutaj cała reszta, to wszystko jest strasznie zgniłe. To chyba bardzo dobrze widać. Jestem pod wrażeniem, jak idealnie te listwy, jak one są prościutkie, jak ten lakier jest... Patrzę na ten samochód. Wiecie, samochody po dłuższym użytkowaniu zawsze ta blacha jest trochę krzywa, zawsze ktoś go uwalnie, odbije na błotniku, na parkingu, a tu wszystko jest takie proste, dziewicze. Chodźcie do środka. No niestety, czas zrobił swoje, ale tak naprawdę chyba to nie jest tylko kwestia czasu, tylko w znacznie większym stopniu jest to kwestia wilgoci, która wpływała na ten samochód. Zobaczcie, klameczki od fletnerek. One były przyklejone, jest tylko ślad, wpadły do środka. Ta pajęczyna, to wszystko, co tutaj jest w środku i pająk, który już umarł. 28 126 km. To naprawdę bardzo mały dystans.
ten samochód praktycznie nie jeździł. 28 tysięcy zrobił przez 12 lat, bo w 72 został zarejestrowany, a w 84 zakończył jazdę. Ostatnie 488, ale te wszystkie detale, to wszystko nie mogę się naciągnąć. Zobaczcie, ta deska od góry, ona zawsze pękały, zawsze były takie słabe, a tutaj to jest idealne. To się nazywa gitara, przynajmniej tak mówią ci, którzy się zajmują dużymi Fiatami. Ona powinna być w kolorze srebrnym, ale wilgoć sprawia, że to wszystko odpada. Wilgoć spowodowała, że tapicerka się rozerwała, że fotele straciły swoją plastyczność. Tutaj ktoś mógłby powiedzieć, że istnieje nowe życie. Dywan, podejrzewam, że od wilgoci stracił też swoją elastyczność. Jakbyśmy go chcieli wyjmować, to mógłby wyjść po kawałku. Wszystkie te miejsca, gdzie uszczelki tutaj wchodzą, są bardzo mocno spuchnięte i to, co przed chwileczką mówiłem, że te drzwi zamykają się tak lekko, to może mieć właśnie znaczenie. I pleśń, czyli grzyb, w miejscach, gdzie naprawdę jest dużo wilgoci, ona się pojawia właśnie w takich miejscach. Najczęściej w okolicy kierownicy, z tego względu, że ludzie przenoszą różnego rodzaju drobne ustroje na dłoniach. I mimo tego, że 38 lat ktoś mógł tego nie dotykać, to one żyły swoim własnym życiem. O, chodźcie tutaj, zobaczycie, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Artur, od mojej strony wejdź. Zobaczcie, co się dzieje z aluminium pod wpływem wilgoci. Zobaczcie, jak utlenia się aluminium i co się z nim dzieje właśnie pod wpływem wilgoci. Kolejna istotna rzecz. Dach w samochodzie rzadko kiedy jest zardzewiały, ale tu miejsce, gdzie zbierała się woda od tej listewki, spowoduje, że tu jest dziura i to dziura, podejrzewam, że byłaby na wylot. Kamil wspominał, że Fiat przód mu bardzo mocno gnił, natomiast patrzymy teraz na tył i zobaczcie, całe błotniki, to wszystko jest naprawdę ładne. Tutaj troszeczkę na dole jest odrobinę, ale nie jest źle. Zobaczcie, w jakim stanie jest chrom. Jeżeli ja doprowadziłem lekkimi ruchami do takiego stanu, to co zrobiłby detailer? Nie wiem. No i oczywiście kolejna rzecz. Świński ogon, tak zwany, czyli tłumik wygięty właśnie w taki sposób. Wielkie otwarcie. Płyn, zaczek. Podłoga nie jest zła, naprawdę. O, i kolejna rzecz. Fiat Selezione Lubrificanti. To jest smar, oryginalny fiatowski smar. Ktoś musiał mieć wtedy naprawdę niezłe chody albo układy, nie wiem, w polmozbycie. Lejek, oryginalna gaśnica, oryginalny zestaw kluczy, fiatowski jeszcze. Zobaczcie, on jest jeszcze z początku produkcji, on jest jeszcze włoski, czyli przyjeżdżały te komplety z Włoch. I tu mamy oryginalny włoski zestaw. Tylna klapa jest w idealnym stanie. O, mamy pompkę. Niepotrzebnie chłopaki zabierali swoją. Lewarek. Tu naprawdę nie jest źle. Nie jeden znacznie młodszy Fiat wygląda dużo, dużo gorzej. O, i zamyka się wszystko. Oryginalny znaczek dużego Fiata. Pojawiają się delikatne już oznaki utlenienia. Tylne lampy Altissimo, włoskie jeszcze. Tu mamy, prawa jest Polmo, lewa jest włoska. Nie wiem, z czego to wynikało. Moim zdaniem powinny być wszystkie włoskie, ale mogę się mylić oczywiście. Możecie mnie sprostować. Nie wiem.
tutaj jeszcze kolejne rzeczy, te drzwi, zobaczcie, te boczki, to jestem pod wielkim wrażeniem, że one są proste, zobaczcie, tam w środku jest zwykła płyta paździerzowa, która odporna na wilgoć jest mniej więcej tak jak papier, czyli wystarczy odrobinę wilgoci i one się już deformują, krzywią, a tutaj one zachowały swoją formę, nie ma w ogóle najmniejszego wykrzywienia. Nie wiem, czy to jest związane z tym, że wszystkie spinki dociskają, ale one by się gdzieś tutaj, w tym miejscu falowały. Drzwi za... Nie, no to musisz, Artur, pokazać. Te uszczelki są... Kurczę, co zrobić, żeby w moim Fiacie się tak drzwi zamykały? Nie wiem, może wezmę, jak się zamienię się. Nie, na Fiaty to nie, ale na uszczelki się zamieni. Znaczy, wiesz co? Na Fiaty chętnie, na uszczelki nie. Ale wiesz co, nie, bo ja bym chciał po prostu spróbować pożyczyć od ciebie uszczelki. Zamieniłbym sobie i zobaczyć, czy to jest kwestia uszczelek. Bo wiecie, w dużych Fiatach były dwa rodzaje uszczelek. Były te starsze, właśnie takie jak są w klasykach, i te nowsze. Ważną rzeczą jeszcze jest, bo niektórzy na to nie zwracają uwagi, że te uszczelki, one powinny mieć, ta ma trochę inny kształt, te nowsze powinny mieć otworki, z tego względu, żeby powietrze uchodziło i one wtedy, nie tracąc swojej sprężystości, chronią nas przed ciszą, to znaczy przed hałasem z zewnątrz. Słuchajcie, zwróciłem na to uwagę, jeżeli mogę ci przerwać, zwróćcie uwagę na opony w tym samochodzie. Tak, ja tutaj z tyłu zobaczyłem. Zobaczcie. To są oryginalne generalnie Ozosy, czyli to była firma 100 mil Olsztyn, tak nazywała się firma 100 mil Olsztyn. Zakład powstał w 1967 roku, kiedy kupili licencję Fiata. No i patrzcie, na tych samochodach praktycznie to są opony, na których on wyjechał z fabryki. Tylko ale co? Mają nalewki. Tak, one są bieżnikowane. Jak to w latach 70. był problem z ogumieniem, no to ludzie ratowali się jak mogli, po prostu opony bieżnikowali, tak? I to jest oryginalna opona Ozosu, czyli olsztyńskich zakładów opon samochodowych, przebieżnikowana. Pewnie w Lublinie gdzieś tutaj. Najprawdopodobniej, tak. Jest nałożony bieżnik nie D124, nie D90, nie rekord, tylko to... Na moje oko to jest czeski bieżnik, ale pewności nie ma. Wiesz co, tylko że firmy, które zajmowały się bieżnikowaniem, one miały często jakikolwiek, bo to nie chodziło o to, żeby... Wtedy nikt się nie wiadomo nie przejmował prawami, ale chodziło o to, że to były tak zwane nalewki, czyli nalewało się trochę opony, potem wulkanizowało i zobaczcie, one mają strasznie długie te, jak to się mówi... O! Żeby nie powiedzieć. Jak no się właśnie, mówi, tak się mówi, ale my tak nie możemy, bo nas są cenzurują. Negatywnych komentarzy, jak powiemy, tak. Jak to się mówi. Tak, natomiast ale... Zwróćcie uwagę, że z przodu są opony oryginalne. Dobra, i kolejna rzecz. To, co mówiłeś przed chwileczką, że samochód dzieli się na dwie, tył i przód. Zobaczcie, tylne drzwi nie mają grama rdzy, a przednie nie mają dołów. Zobaczcie, podejdź Artur, że rdza, która była tam od spodu, tak puchła, że te aż podnosiło te uszczelki, odchodziły, to jest specjalne takie były mocowania, to wszystko jest zgniłe. No i niesamowity jest ten kolor szyb. To będzie chyba najbardziej widać z tej strony. Tu zalewało wodę i ta rdza po prostu od... To wszystko tutaj, jakbyśmy chcieli tą szybę umyć, to wcale nie byłoby tak łatwo. To są właśnie związki. No, tlenek żelaza, czyli rdza, która bardzo mocno tutaj weszła w tą szybę. To się da umyć, ale nie wiem po co. Miałem kiedyś małego Fiata, który tak samo na niego się lała woda z garażu, gdzie zaciekało i różnych środków próbowałem, łącznie przez internet kupowanych. Wiecie, co jest najprostsze? Kwas solny. Nie, zwykły środek na kamień z popularnego dyskauntu. Aha. I to załatwił problem. Nie zniszczył lakieru i wyczyścił idealnie te wszystkie zacieki. Także takie proste środki są najlepsze. No niekiedy nie ma co szukać. Dobra. Ciekawe, czy gdybyśmy podpięli akumulator, zaświeciłby lampkami. Nie wiem. Ja wciąż nie mogę się nadziwić kompletności tego samochodu, stanu zachowania, tego, że nigdy im nie grzebał i bardzo zazdroszczę Kamilowi tego, co ma. Ja jeszcze ciągle nie mogę się... Nie wiem, ile razy to już mówiłem. Lusterko Poznet. Ja ciągle patrzę i ciągle zazdroszczę te wszystkie elementy, te wszystkie detale.
no to jest prawdziwy skarb narodu. Doczyszczam sobie trochę moją ręką, ja już mam, zobaczcie, tak uwalone ręce, ale tymi rękoma sprawiam, że ten czas, że temu Fiatowi przywracam blask. Zobaczcie, ręce, które czynią cuda. Dobrze, ręce, które leczą. Kolejna rzecz, gdybyśmy chcieli otworzyć, to wszystko wygniło, to wszystko się rozpada. Trzeba tak zabezpieczyć, żeby tu się nic nie stało. Każde dotknięcie powoduje, że w dłoniach zostaje kawałek samochodu. Chciałbym, wiecie, włożyć kluczyki do stacyjki. Zaraz idę do Kamila po kluczyki i sobie wyobrażę, jak to było przekręcić ten samochód, kluczyki, właśnie 40 kilka lat temu i pojechać sobie w Lublinie do fabryki, w której produkowano wtedy żuki, silniki do Warszaw. Dobra, ale się nakręciłem. Co jest w schowku. O! Proszę. Instrukcja. O! 28 tysięcy. Wiem już, jak zrobić. Fajna sprawa. Niech sobie dalej spoczywa w tym miejscu. Dobrze idzie? Znowu jesteśmy na terenie fabryki samochodów ciężarowych w Lublinie. To wszystko przez Piotrka, bo on ma dziwne, chore pomysły. Bo wiecie, Fiat to jest taki nawet fajny zabytek, ładny, taki troszeczkę rzeczy. A po to, co jedziemy w tej chwili, to tylko takie oszołomy, jak my mogą się tym jarać, nie? No, szperamy, szukamy, znajdujemy. No właśnie. Zgadnijcie, po co jedziemy. Zanim pokażemy, spróbujcie w komentarzach napisać, po co mogliśmy przyjechać do fabryki samochodów ciężarowych. Na śmietnik. Powiedzmy wprost. Tak, jedziemy na śmieć. Chcieliśmy posprzątać. Dobra, zgadnijcie, jaki śmieć zabierzemy jeszcze w dzisiejszym odcinku z Lublina. Bo wiecie, to jest bardzo ważna rzecz. W każdym naszym odcinku musi być grat, śmieci i Lublin. A ponieważ nasza laweta Lublin nie działa, w związku z tym przyjechaliśmy do Lublina. Prawda jest taka, że nawet jak to pokażemy, to będziemy musieli dokładnie powiedzieć, co to jest.
Bo i tak nikt nie będzie wiedział. No, ktoś będzie, ale nie wszyscy. Na pewno projektant będzie wiedział, co robił. Dobra, idziemy dalej. Zagadka rozwiązana, przyjechaliśmy po śmieć. Tak jest. To jest najgłupsza rzecz. Nie, to nie jest najgłupsza. Najgłupsze, gdybyśmy przyjechali bez konieczności zabierania Fiata. Wiecie, co to jest? To jest SHL-ka. Tak jest, napisane na tablicy zamiarowej. SHL-ka. Fabryka samochodów specjalizowanych w Kielcach. SHL. To Artur zaraz pokaże na tabliczce. Chodzi generalnie o to, że jest to wzornik, który posłużył do zrobienia matrycy do Lublina. Ja wiem, że to jest bez sensu i że to... Nie jest potrzebne do niczego. Do nikomu nie jest potrzebne do... Ale wiecie, Piotrek... Kiedyś ma... wielu na tym skorzystało i wielu z tego korzystało. Więc przyjechaliśmy zabrać coś bardzo wartościowego. Wzornik połamany do Lublina. Pan, który nam tutaj, rozmawialiśmy z panem, który pozwolił nam to zabrać, chociaż w pierwszej chwili nie wiedział w ogóle, o co nam chodzi. Powiem wam, jak to wyglądało. Czy możemy wziąć wzornik do Lublina? Gość, ale jaki wzornik? I mu pokazaliśmy w telefonie, bo zrobiliśmy zdjęcie, a my, ale to są śmieci. On mówi, no... Spytał, gdzie ten wzornik. On, gdzie to leży? No to my dokładnie pokazaliśmy, że to obok dawnej tej hali, w którym miejscu. No on mówi... Ale to są śmieci, tego nawet się spalić nie da, więc zabierajcie to i żebym was tutaj więcej nie widział. Pan myślał, że sobie żarty robimy jakieś z niego. A, wiecie. A jak powiedzieliśmy mu, skąd przyjechaliśmy, to się zaczął śmiać. Nasza misja w Lublinie powoli dobiega końca. Udało się, no myślę, że jeżeli chodzi o Fiata, to naprawdę udało się. Jeżeli chodzi o wzornik, podszybia, będziecie się śmiali. Wracamy powolutku, a że jesteśmy w Lublinie, to chciałem wam przypomnieć, że mamy takie koszulki Lublin pod Warszawą. Tutaj może się wkleić zdjęcie albo coś. Generalnie to fajnie, jeżeli nas chcecie wspierać, pokazać się w tych koszulkach. Jeżeli chcecie wesprzeć nas na Patronite, oglądać nasze filmy na YouTubie, na TikToku, na Instagramie zdjęcia, a także dużo fajnych treści na Facebooku. Na dzisiaj to koniec. Bardzo wam dziękuję, a my wracamy, bo mamy masę jeszcze dzisiaj drogi do pokonania.